Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Beholder 2. Na start którego wchodzimy na piętro, na które dostaliśmy awans w poprzednim odcinku, czyli na piętro 25. What the fuck? Co to jest tu w tle? Co to jest? Jakieś piętro klonów? Wszystko to są klony Karla, nie? Hej, czy to nie dzień, to muszę iść na to piętro? Evan Redgrave. Właśnie, Evan, jestem Amelia. Amelia z domu Weiss. Amelia z domu Weiss? A może Wanda z... Nie rusz z domu, zostaw! A teraz? Teraz Amelia Weiss. Rozumiem. Wiesz, co będziemy tutaj robić? Nie. Nikt nic nie mówił? Nie, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś otrzymał instrukcję przed przeniesieniem na nowe stanowisko. Niech to. No cóż, mamy tu klony. Tak, zauważyłem. Dobrze, więc będziesz wgrywał im różne głupoty, dostrajał je, po prostu masz pilnować, żeby nie były kompletnymi głąbami i były w stanie wykonywać swoją pracę. To wszystko? Mniej więcej. Tu jest twoje stanowisko pracy. Myślisz, że jesteś wystarczająco bystry, żeby zorientować się, jak to wszystko działa. Nie pomożesz mi? Mówiłam się ze sprzątaczką z 17 piętra na boreański manicure. Myślisz, że twoje klony interesują mnie bardziej od moich paznokci? Trudne pytanie. Wyjątkowo. Jedę na 17 piętro, a ty pomyśl nad odpowiedzią i nie zaniedbywaj pracy. Rozmowa o ministerstwie. Życiu osobistym. O, poleć samorozwój za 500 tego autorytetu. Spoko. Ale to kiedy indziej. Zobaczmy, co tu jest dalej. Stuk puku. Dobry. Dzień dobry. Muszę sobie grę przyciszyć lekko. O. Nazywam się Evan. Przeniesiono mnie tu niedawno, więc próbuję poznać swoich nowych współpracowników. Nazywam się Steven Dworznik. O, i proszę, ulubione seriale wracają. Masz jakieś ulubione serie telewizyjne? Pewnie coś o medycynie. O, komor. Zakładam, że skoro jestem niepełnosprawny, to muszę oglądać coś o medycynie. Lubię fantastykę naukową. Na przykład Kwantowy Zgłon. Bardzo ciekawy serial. No i mnie leczą w nim hemoroidów, co tam jest przemówień woda. Okay, klonach. Steven, nie uważasz, że klony są ludźmi? Klony to klony. Worki mięsa, w które wkładamy mózgi. Ale czy ludzie to też nie są worki mięsa z mózgami? Bystry jesteś, ale jeśli żal ci klonów, to długo nie wytrzymasz. Okej, o współpracownikach jeszcze nie mam o kim gadać. Znaczy, w sumie w teorii to mam, ale wiecie, najpierw warto, myślę, ze wszystkimi pogadać, a potem kolejno podpytać o innych pracowników. Zapytaj o piętro. Nigdy nie pomyślał, że w ministerstwie jest całe piętro zajęte przez klony. Tak będzie wyglądała nasza przyszłość. W sensie? Wkrótce te klony zostawią ciebie, mnie i wszystkich pracowników ministerstwa. To cię nie przeraża? Mam tylko nadzieję, że nastąpi to po mojej śmierci. W międzyczasie zajmuję się nauką, jak wszyscy tutaj. Okej. Tutaj, kurde, tutaj ktoś był, ale... Nie widziałem tego. Nie widziałem, gdzie poszedł. Dobra, jestem Evan Redgrave, będziemy ze sobą pracowali. Maria Curie? Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Bardzo mi miło. Słucham? Przepraszam, niczego nie rozumiem. Okej, ona w innym języku gada. Co tu robisz? Nie twoja sprawa. Okej, o, to jest ten. Dobra, jestem Evan. Jestem Evan i jestem tu nowy. Więc jesteś naukowcem czy pomocnikiem? Pomocnikiem? Rozumiem, jesteś pomocnikiem. Ponieważ będziesz pracował ze mną, poświęcę trochę mojego cennego czasu na wyjaśnienie ci, czego oczekuję. Chwila. Zawsze oddaję ważniejszego. Nazywam się dr Horatio Newport, mam 20 lat, jestem tu głównym geniuszem po Weinbergu. Jestem tu głównym administratorem. W kwestiach naukowych jestem tu szefem.
Rozumiem, jest pan szefem. Zgadza się, ty jesteś służącym, a ja jestem szefem. Jasne. Na seriale. Efekt Schrödingera ogląda, okej. Okay. O klonach. Dlaczego wszystkie klony są takie same? Ponieważ nas naukowców nie obchodzi to, jak wygląda szelka Petriego. Najważniejsze jest to, co do niej trafia. Weinberg podjął mądrą decyzję w optymalizacji kosztów wyglądu i skierował moją uwagę na ulepszenie zawartości. Co to oznacza? Ta informacja jest niejasna. I tak, żebyś nie zrozumiał. I tak byś nie zrozumiał, to sprawy naukowe. O piętro. Pańska rodzina musi być dumna. A, o współpracowników. Aha, okej. Okay. Dobra, co jesteś w stanie powiedzieć o Stevenie? Niewiele. Oni też nic nie powie, ani ciekawego, ani istotnego. Ale głównie przez to, że ja po prostu nie rozumie, co nie? Tutaj nieznajoma osoba. O kurwa! Ej, co oni tu robią z tym klonem? Jestem Evan Redgrave. Olivier Vertinski, dozór do głównego terminala. Opowiedz mi o terminalach. Prawdziwe cuda. Widziałeś, że pomagałem stworzyć niemal każdy model? Nie wiedziałem. Możesz mi opowiedzieć o nich więcej? Ile tylko chcę? Co cię interesuje? Dlaczego jest tak wiele modeli? Po co powstało tak wiele różnych modeli? Nie łatwiej byłoby postawić wszędzie takie same terminale? Jak to takie samo? Bo każdy model zaprojektowano z myślą o konkretnym zastosowaniu i skonfigurowano dla określonych pracowników o określonym poziomie dostępu. To poważna sprawa. Czy są zabezpieczone? Oczywiście, zarówno fizycznie, jak i programowo. Kilkanaście poziomów z krzyżową weryfikacją, fałszywymi danymi, a nawet... Ale po co ja ci o tym mówię? Przecież napisałem o tym książkę. Chcesz ją przeczytać? Oczywiście. No i proszę, prawdziwy biały kruk. Jedyna kopia. Mamy ją tylko ja i wódz. No i dzięki, stary. Hakowanie chyba właśnie kolejnych terminali mi doszło. Zapytaj o projekt. Zaprojektował mnie prawdziwy geniusz. Geniusz! Słyszałeś o Ivanito Chikurito? Nie, nigdy o nim nie słyszałem. Bo jesteś ignorantem i rozumiesz sztuki formy. Nie doceniasz piękna materialnego świata. Okej, pracownika chcesz powiesz? Maria Curie. Ciągnie statystyki całego piętra. Okej, no krótkie na temat. Gówniany charakter, ale łez geniusza. Tak bym skrócił ten jego wywód a propos tego typa. Dobra, z tymi realami nic nie zrobię. O, kolejny wózek, który mogę podtegować. Dobry Karl, dobry, w czym mogę pomóc? Aha, w niczym. Okej. Okay. Czyli z klonami nie ma co gadać, ale dobra. Pierwszy wózek od dawien dawna, który mogę przeszukać i proszę bardzo. Skrzyneczka i otwieranie zamków dyskowych. Okej, okay. To mi się podobuje. I tutaj pewnie szef, co nie? Tak jest. To jest tuku-tuku. Okej, okay, wiadomo, dopóki szef jest u siebie, no to nie możemy nic tutaj sprawdzać. Dzień dobry, nazywam się Evan Redgrave. Niedawno dostałem awans i przeniesiono mnie na to piętro. Zasługi ci autorytet. W sumie poniekąd za to i za to. Dobra, powiedzmy, że za zasługi. Za zasługi. Dobrze, wszystkie stworzenia powinny być sądzone na podstawie ich czynów, a nie subiektywnego wrażenia. Zgadzasz się? Chyba tak? Błąd. Osoba postępująca dobrze nigdy nie powinna w siebie wątpić, prawda? Tak. Szybko się uczysz. Poznajmy się. Jestem Isaac Weinberg. Byłem dobrym przyjacielem twojego ojca. I jestem szefem tego piętra. O wszystkim... o klonach. Towarzyszy Weinberg, po co na tak wiele klonów? Świetne pytanie, Ewanie. Skąd mielibyśmy wziąć więcej sprawnych mężczyzn potrzeb do naszej gospodarce? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale trwa wojna. W takim razie, dlaczego nie zrobimy z klonów żołnierzy, nie wyślemy ich do walki zamiast zwykłych ludzi? Czy ty wiesz, ile kosztuje stworzenie jednego klona? Utrata ludzi jest ekonomicznie o wiele bardziej opłacalna. Aha.
na to piętro. Jak pan trafił na to piętro? Nie trafiłem na to piętro, ja je stworzyłem. Wszystko, co tu widzisz, jest moim dziełem, moim życiem. Znam każdą komórkę w każdym klonie. Potrafię rozpoznać każdego Karla po jednym spojrzeniu. Muszę przyznać, że czasem przychodzę tu, aby z nimi porozmawiać. Odpowiadają? No oczywiście, że nie. Ale lubię siedzieć tu w ciszy i rozmyślać o lepszym świecie. Nie wiem, czy tego w ogóle pasuje do niego, bo w sensie on jest taki trochę stary, ale raczej taki mega stary głos do niego trochę nie pasuje, nie? Zostanę już przy tym, jakim chyba dałem. Obszarze badań. Towarzysz Weinberg, czym pan się w tej chwili zajmuje? Przygotowuję nową generację klonów. Udało nam się wyeliminować niemal wszystkie mankamenty poprzedniej wersji. Pozostało jeszcze kilka niewielkich kwestii, takich jak czkawka, łaskotki i miłość do kotów. Co? To dziwne, ale każdy Karl po prostu kocha koty i nie możemy z tym nic zrobić. Ciekawe, rozmowa o przyszłości. Towarzyszu Weinberg, myśli pan, że dzięki klonom nasza przyszłość będzie lepsza? Oczywiście, masz do tego wątpliwości? Nie. Źródłem wszystkiego, co złe w naszym społeczeństwie są ludzie. Lenistwo, gniew, agresja, miłość. Miłość jest zła? Gdy miłość przeszkadza w wyrobieniu normy, wtedy jest zdecydowanie zła. Wypełnimy świat doskonałymi stworzeniami, a gdy będzie ich wystarczająco dużo, ludzie uświadomią sobie, jakie piękne jest życie w idealnie ułożonym świecie. A co później? Mam nadzieję, że społeczeństwo rozwinie się na tyle, że dobrowolnie postanowi przekazać całą planetę klonom. Do tego czasu jednak wciąż mamy mnóstwo pracy. Okej. Mówił pan, że znał mojego ojca. Tak, ale my byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Dwoma wspaniałymi umysłami, geniuszami, wielkimi naukowcami. Oczywiście zawsze mieliśmy wiele tematów, na które dyskutowaliśmy i o które się sprzeczaliśmy. Często przychodził do mnie poradę. Nigdy nie odprawiłem go z kwitkiem. Wie pan, co się z nim stało? W okresie poprzedzającym jego śmierć twój ojciec był bardzo zamyślony. Można nawet powiedzieć, że przygnębiony. Może zdał sobie sprawę, że jego pomysł na naprawę świata nie jest tak dobry jak mój i nie mógł się z tym pogodzić. Jego pomysł? A tak, wybacz. Nie powinieneś o tym wiedzieć. Czego chcesz? Chyba nie mam do ciebie ważne zadanie. Czy mogę ci zaufać? Zrobię co w mojej mocy, towarzysz Weinberg. Jak wiesz, na tym piętrze naginamy prawa natury do naszej woli i kształtujemy istotę ludzką zgodnie z naszą wolą. Pewnie zastanawiasz się po co. Dlaczego? Aby poprawić błędy, oczywiście. W procesie ewolucji ludzie nagromadzili tak wiele genetycznych, biologicznych i społecznych odpadków, że chaos ten niweczy wszelkie próby pokierowania rozwojem ludzkości. Myślałem, że nie możemy z tym nic zrobić. Błąd. Właśnie tego dotyczyć będzie twoje zadanie. Opracowaliśmy metodę zdolnej stymulacji pewnych obszarów w mózgu, dzięki której poddane jej osoby i obiekty reagują zgodnie z naszymi życzeniami. Departament RGD-9 na polecenie Ministerstwa Patriotyzmu stworzył przenośne emitery. Chcę, żebyś zainstalował je w ministerstwie. Okej, dopytajmy. Czym są te emitery? Uczę wynik prac nad głównym projektem, który prowadziłem z twoim ojcem. Wpływają na psychikę, stymulują przesadkę patriotyczną i wydzielanie adrenaliny. Przesadkę patriotyczną? Tak. Tak, to część mózgu. Pokażę ci później. Ministerstwo postanowiło zafundować swoim pracownikom trochę dodatkowej miłości do ojczyzny oraz wzrost wydajności w pracy. Coś takiego jest możliwe? Mówiłem ci, Ewanie, że poprawiamy błędy natury. A w ludziach jest ich całkiem sporo. Tak, ale to jest scenariusz. Czy to jest bezpieczne? Dobrze, to ludziom zrobi. Zrobili się leniwy i zapomnieli, kto sprawia, że ich życie jest szczęśliwsze. Gdzie mam zainstalować te emitery? Procedura obróbki wymaga, aby poddawane je obiekty przez pewien czas znajdowały się w zasięgu emisji. Dlatego emitery patriotyzmu muszą być umieszczone w posągach i po piersiach wodza. Procedura zajmuje akurat tyle czasu, ile zajmuje oddawanie honorów wodzowi. Rozumiem. Wzmacniacze wydajności powinny zostać rozmieszczone w zatłoczonych miejscach. W miejscach spożywania posiłków, przy automatach sprzedażowych, źródłach wody i służbowych telefonach. Na naszym piętrze ich nie potrzebujemy, bo i bez nich wszyscy już tu ciężko pracują. Okej, zgódź się. Wszystko jasne. Czy mam zaczynać? No co mi te? Domyślisz się, które są, które podczas wykonywania zadania. Jest kilka zapasowych. Po prostu oddaję, gdy już skończysz. Okej, jak wygląda ten quest? Przygotuj 10 klonów. Dobra, to jest norma.
3 emitery i 3 wzmacniacze produktywności. Dobra, co mamy tutaj? Kolejne kody Heimdala. O ty, nie, czekaj! Czekaj, ej, dobra, to ja albo pominąłem gdzieś jedną skrzynkę na tym, na poprzednim piętrze, albo na tym piętrze dostanę 8 skrzynek. No bo niestety mam skrzynek aktualnie, mam mniej niż jest pięter, bo zakładam, że na najwyższym piętrze nie będzie skrzynki biometrycznej, tylko będzie od razu koniec gry. Więc tam już nie będzie czego praktycznie robić. To jest to chyba? Tak. Dobra, czyli muszę to rozmieścić na innych piętrach. Dobra, zobaczmy. Tutaj co? O! Okej, co tu mogę zrobić? A, zamiast produktywności tutaj dałem, okej, okay, spoko. Dobra, ale patrzcie, 15 minut, kurde, zajmuje mi zainstalowanie takiego czegoś. Ale tak, tak, na klony będzie tylko działało, tak mi się wydaje. Dobra, przy telefonie też mamy oczywiście zainstalowania. Tutaj kolejny wzmacniacz produktywności. Coś jeszcze? Bo mam łącznie 11 rzeczy do zainstalowania. Tutaj nic. Tutaj też nic. No wiadomo, jak chcę, mogę sobie wejść, nie? No ale... Tutaj nie ma czego instalować, no i w momencie, w którym się już pozbyłem DeSalvo, to nawet nie mogę zejść do tego jego pokoiku. A z tego, co kojarzę, tutaj... Tak, tutaj wszystko wziąłem. A nie, czekaj, przecież powiedział, że jest kilka zapasowych. Dobra, to jednak może być czegoś więcej lub mniej. Dobra, zacznijmy sobie od tej strony. Czy tutaj mogę coś zainstalować? Nie, nie mogę. Dobra, no to cofamy się po kolejno pomieszczeniami, no i instalujemy gdzie tylko się da. Ten patriotyzm pewnie wszedł, co nie? Tak jest. Tutaj kolejny wzmacniacz produktywności. A to jest ciekawe, że nikt nie robi w ogóle problemu. A propos tego, że jakiś ziomek nie z tego piętra sobie chodzi i instaluje różne rzeczy, nie? To jest jak dla mnie trochę dziwne. Przy popiersiu jeszcze możemy coś dać? Czekaj, przy tym popiersiu też mogę coś dodatkowo postawić. Na przykład kolejny emiter patriotyzmu. Nie, przy tym już nie. Dobra, zobaczmy dalej. Na automacie też możemy coś dać. Z tego co kojarzę, to sam automat już też chyba całkowicie otegowałem. Ze wszystkiego co tam było, więc nie ma co tego sprawdzać ponownie. Tutaj coś dodatkowo nie widzę. Myślę, mogę tylko obadać, nic więcej. Tą też mogę tylko obadać. Tą też mogę tylko obadać. Tutaj mogę zainstalować emiter. Bardzo. No i emitery patriotyzmu zainstalowane. No i tam dalej to już nie ma co sprawdzać. Dobra, to albo coś gdzieś ominąłem, albo jednak na tym piętrze faktycznie mogę to też zainstalować. Tutaj nic. Nic. No i to już jest szef. No to nie, jednak nie. Czyli musiałem coś ominąć. Jednak
którymś piętrze. Zobaczmy, czy tutaj coś dodatkowo jeszcze mogę zainstalować. Tu? Nie, tu mogę tylko spojrzeć. Tu już zainstalowane, tu nie ma co gadać, przy roślinie nic nie zrobię. Przy telefonie już instalowałem. Tutaj gdzieś przy niszczarce? Nie. Tutaj też nie. Dobra, czyli tutaj zainstalowałem trzy rzeczy. W sensie trzy te z produktywnością związane. Na samym dole zainstalowałem trzy patriotyzmu i dwa odpowiadające za ten. Dwa odpowiadające za. Chyba. Nie, też trzy za produktywność. To mówię, dobra, no to albo gdzieś tutaj coś ominąłem i mogę tu jednak pięć zainstalować, no albo. Mam już wrócić, nie wiem. Zobaczmy, może coś to faktycznie ominąłem jeszcze. Tutaj nie. Też nie widzę. Może tu? Tak, tutaj coś jeszcze mogę. Dobra, ale to jest jedna rzecz. No a gdzie jeszcze ta ostatnia, która mi umknęła? Tutaj? Coś. Dobra, już tak dla pewności zobaczę na pewno ten automat, czy coś tu zostawiłem. No nie, nie zostawiłem. Mogłem sobie zrobić sobie quick save'a, zanim to sprawdzałem, no ale już 15 minut to tam nie jest jakiś mega wydatek. Jeśli chodzi o czas, tutaj też nic więcej nie mogę ogarnąć. No i kurde, no teraz to już sam nie wiem. Tutaj już nie ma gdzie instalować, to był tylko ewentualnie przy popiersiach, no ale nic więcej. No chyba, że faktycznie mogę gdzieś tutaj coś zainstalować. Przy windzie może? Nie. Tutaj też nic. Też nic. Nie, może tu? Nie. Dobra, no intrygująca rzecz się zdarzyła, nie powiem. Dobra, skoro tu jest wszystko cacy i tu jest wszystko cacy, no to co ja tu jeszcze minąłem? Dobra, to jeszcze jest takie w miarę duże. Może tutaj coś jeszcze ominę dodatkowo. Zobacz, zagadajmy do Majka może. O pracy niewiele powie. Handel ma dalej tylko co wolę. Okej. Dysków nie ma co sprawdzać. Do Donga też nie ma co wchodzić, z klonem nie ma co gadać, tego nie podlepię. Niczym, tutaj też nic nie zrobię już, wszystko cacy. No nie, no nie widzę już tu nic więcej. No a tutaj też nic nie mogę zainstalować. Nie ma co. No, szafkę mogę tylko przeszukać, ale to jest w tym momencie zmarnowanie 8 godzin. Hurdur. Co ja ominąłem i gdzie? Może tu jeszcze mogę coś jednak dać. Kurde, nie, nie wchodź tam. Wyłaź stąd. Tutaj może? Przy bramkach coś? Przy słupie? No nie, no nic. Mogę tylko przy automacie zainstalować, to jest wszystko. No i tutaj już też nic nie mogę. Tak jeździć tylko i tylko mi te rośliny zaznaczy, nic więcej. Okej, po pierwsze, ale po pierwsze już jest oznaczone. Może tu jeszcze? Nie, to nic nie mogę, to... Kurde! Gdzie mogę dać tą ostatnią rzecz?
A zaraz jakiś poradnik odpalę, no kurwa. Jedna ostatnia rzecz mi, kurde, ucieka gdzieś. Jeszcze bym chciał te klony zobaczyć, jak się, kurde, tworzy w tym odcinku, nie? No nie, no gdzieś mi na tym piętrze uciekło, no bo tutaj nie ma. O, tutaj gość ma do nas info. Spoko. Zagadajmy w takim razie. Cholera! Co się stało, Oliwierze? Nasze piętro nie wyrabia normy i to wszystko dlatego, że mieliśmy te zawali drogę, co nie ma pojęcia o pracy. O czym ty mówisz? Dobrze wiesz, o czym mówię, o tej przeklętej Marie Curie. Wszyscy traktują ją, jakby była naukowcem, ona zachowuje się jak półgłówek. Nikt nie wie, o czym bełkocze, ale najgorsze jest to, że jej wyniki są do niczego. Może powinieneś porozmawiać z nią w jej języku. Genialny pomysł, proszę bardzo, i z nią porozmawiaj. Nie za mnie języka, poza tym w ministerstwie muszą być jacyś tłumacze. Nie ma ani jednego tłumacza. Wszystkich rozstrzelano w związku z podejrzeniem szpiegostwa. W gabinecie Weinberga widziałem podręcznik dla południowo-borańskich dzieci. Weź go, może znajdziesz tam jakieś inne książki. Ale proszę, Redgrave, zrób coś, żeby zaczęła pracować. Oczywiście, jeśli zależy ci na pozostaniu na tym piętrze. Dobra, spróbuję. Nie próbuj, tylko to zrób. Jesteśmy naukowcami i uwielbiamy konkrety. Dobra, czyli musimy wejść do gabinetu szefa Cichcem. I zabrać książkę. No wiadomo, jakoś to jest... O kurwa, 5 godzin? What? Co takiego tu jest, że aż 5 godzin to wymaga? Szpiedzy... Okej, dobra, to jest południowo-borański i biometryczna skrzyneczka. A stół? A, proszę bardzo. Terminale Exodus i... zamki szyfrowe! Proszę, proszę. Ciekawe. A ja mam książkę jeszcze raz. Na co? Mam książkę na ojczyznę. To jest mi bezużyteczne. Terminale rakieta i zamki dyskowe. Okej, czyli te dwa są do otwierania od współpracowników. I stół z planami. Tu brakuje mi... idealnie brakuje mi tyle czasu, ile musiałem spędzić, żeby tutaj wejść, nie? Czekaj, to nie, to już sprawdzałem. Z klonami nie ma co gadać. Dobra, użyjmy telefonu, żeby po pierwsze, żeby się zapisać do tego, udział. Po drugie, żeby przekazać informacje. Autorytetu droga wpadło, to mi się podoba. No i dobra, a gdzie jest nasze stanowisko w tym... Dlaczego w ogóle, dlaczego zawsze tylko nasze stanowisko jest otwarte po prostu, tak, no powiedzmy, no wszemi wobec, nie? Terminal barszcz. A nie, dobra, barszcz to jeszcze potrafimy hakować. Czyli terminal barszcz jest tutaj... A chyba, że czekaj. Chyba, że ten terminal rakieta to jest terminal od Otta na przykład, bo on jest taki, wiecie, ważniejszy, powiedzmy. Zobaczymy. Dobra, robimy klona. Pół godziny. Dobra, kup pół godziny. Okej. Biolog, prawnik, geolog, inżynier hydraulik. Dobra, najpierw prawnik. Siła 5 jest potrzebna, inteligencja 30, kreatywność 20, patriotyzm 30, wytrzymałość 5. Patriotyzm 5, no to mamy tu. Aha, o Jezu, ja muszę takie tiery z tego wywać do tego, serio? Ta inteligencja tylko 5 punktów, ale tego nie potrzebuję. O, siła 10. Kreatywność też spoko. Siła 5, patriotyzm. Ty, a mogę wypierdolić to jedno? No niestety nie bardzo. Patriotyzm to siła. A, ta siła chyba spadła.
Zielony, pełna zgodność, żółty, częściowo o 5-punktowym, czarny, brak dopasowania. Zajebiście. Inteligencja minus 20, patriotyzm. Ciekawe, czy da się tutaj zrobić w ogóle klona idealnego, nie? Jest naprawdę bardzo intrygujące. Siła, patriotyzm, sama siła. Okej, okay, dobra, mogę to potem emulować. No ale kurde, jakie to jest do dupy! No, czekaj, weź wywal to. Tutaj taki ogólny weźmy. Za dużo kreatywności. Kreatywność minus 15, inteligencja plus 15, wytrzymałość też 15. Okej, okay, no kreatywności jest idealnie. Inteligencji brakuje, patriotyzmu brakuje w chuj, wytrzymałości jest za dużo. Patriotyzm plus 5. Nie dziękuję. Siła minus 15, inteligencja 20. Inteligencja 10. Wytrzymałość 5. Ja pierdolę, czemu takie chujowe te mi się trafiły? To mogę wziąć. W sumie no niewiele mi to daje. Rozumiem, że na kolejne pół godziny po prostu biorę sobie albo więcej tych bloczków, albo resetuję sobie pulę. Dobra, użyj. 10. Apollo! O kurwa. No, to robota tu będzie naprawdę wymagająca. Dobra, damy mu to. Już ma 5. Kreatywność, patriotyzm, wytrzymałość. No, wytrzymałość ma akurat idealnie. Inteligencja 10, wytrzymałość 5. A, więcej bloczków po prostu kupuję. Dobra, inteligencja. Równe 15. Dobra, czekaj. Weź to, to odznacz. Patriotyzm jest idealnie. Czy jest 10 kreatywności może? Chyba to jest co anulowałem. Kreatywność minus 10, to tego nie chcę. Inteligencja 10, inteligencja jest idealnie. Potrzebuję kreatywności. O, kreatywność i patriotyzm. No ale patriotyzm akurat jest kurde też idealny. Kreatywność, patriotyzm 20, zajebiście. Idealnie. Are you fucking serious? Idealnie 15 punktów. Zobaczmy, inteligencja też jest dobrze. Weźmy siłę, 10 punktów. To. To. Dobra, i teraz te minusowe bym chciał zobaczyć. Inteligencja minus 20, tego nie chcę. Kreatywność minus 10. Też nie, patriotyzm, wytrzymałość też nie. Wytrzymałość minus 15, minus 20. Czemu takie chujowe te mi się dobierają? No naprawdę. Mógłby inteligencja te 10 punktów sobie skrócić, nie? Ale tylko inteligencję. Radę ucieszył, ale niestety takiej opcji tu jest, tu nie widzę. Muszę dać po prostu 10 punktów do inteligencji. Gdzie to było? Inteligencja, o, 10 punktów.
Te 35. Gdzieś to było, o, siła minus 15, siła jest na 0 wtedy. Fuck you. Dobra. A jak to bym wypierdolił? Nawet, że okej, okay, nawet, że okej. Okay. Rozumiem, że te 5 punktów to nie jest jakieś mega... To nie jest jakaś mega ta... Mega ból. Zdaję 5 punktów do patriotyzmu i mamy... 7 lampek. Zobaczmy. 90. Dobra. Czyli jak jest powyżej 5 lampek, to... dostajemy najwięcej hajsu. Oh boy, no to będzie intrygująca robota. Ale to zobaczymy później. Na razie jeszcze wróćmy sobie do domu, poczytajmy trochę książek. A tak a propos, otworzyłem te? Nie, nie otworzyłem. Okej, mamy kolejne kody i kolejną stronę z dziennika. Im bliżej ukończenia projektu, tym sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że nadciąga burza, powietrze wręcz iskrzy od elektryczności. Wczoraj przeprowadzono kolejny nieudany zamach na życie Weinberga. Ferguson nawet nie kryje się ze swoim niezadowoleniem z powodu tej porażki. Są jak stado dzikich psów walczących o kość wiszącą nad ich głowami. Powinienem zająć się pracą jak Chemnitz i ignorować wszystko, co się dzieje wokół. Czasem przypominam sobie, że struś, który próbuje schować się u głowy w ministerialny piasek, może uderzyć nią w betonową podłogę. Muszę ukończyć ten projekt. Wtedy zyskam swoją szansę na odkupienie. Nie, dalej intryguje, co takiego się działo w tym projekcie, który, który ojciec Ewana prowadził, że się takie jaja potem czasami działy. Ale cóż. Czekaj, co to było? Członek sekty Słowowodza. Wszystkie słowowodza, wszystkie... Jakie pytanie daje ci spokoju? Kto zabił mojego ojca? Wspaniałe pytanie, oczywiście wóz ma na nie odpowiedź. Otwórzmy księgę cytatów, morderstwa, zakrętnych. Utrata ukochanych jest nieszczęściem, utrata wiary w naszą partię jest tragedią. Co to oznacza? To oznacza, że zadajesz niewłaściwe pytania. Myśl o tym, jak pomóc wozowi. Dołącz do nas, pomóż wozowi w istnieniu świata lepszym. Aha, dziękuję, pomyślę o tym. Może wyślę do was jakiegoś znajomego. A! Okej, czekaj, pokaż mi to. Słowo wódz piszemy dużą literą, a słowo ja małą. Ulotka organizacji słowodza. Okej, zakładam, że mogę się w ten sposób kogoś pozbyć. Zakładam, że pewnie tego Stevena. Można jakoś przegadać, żeby do nich dołączył, ale nie no. Z mojego halo? Co to za staruch? Cześć, Ewanie! To już głos pasuje jak najbardziej. Przepraszam, czy my się znamy? Ty mnie nie znasz, a właściwie znasz mnie, ale nie teraz. Czy raczej znasz mnie teraz, ale nie wiesz, że to ja. Co, jakiś podróżnik w czasie? O czym ty mówisz? Jestem Horatio Newport. O proszę, z przyszłości pewnie. Hej, znam Horatio Newporta. Zaraz, jesteś jego ojcem? Czego chcesz? Nie, nie jestem jego ojcem. Jestem Horatio Newport, ale z przyszłości. Słucham. Mam mało czasu, więc przejdę do rzeczy. W klonach jest błąd w ich oprogramowaniu. Zrobiłem ten błąd, gdy pracowaliśmy razem na tym piętrze. Jaki błąd? To nie ma znaczenia. Ważne, że klony zachowały stłumioną agresję i w przyszłości zaczną zabijać ludzi, bo uznają ich za niedoskonałych. Czego do mnie oczekujesz? Musisz powstrzymać mnie przed popełnieniem tego błędu. Jak możesz mi udowodnić, że jesteś z przyszłości? Wiedziałem, że będziesz chciał się upewnić. Zdaje się, że ktoś puka do drzwi. Otworzysz? Okej, któż to? Co? Jak? Dlatego wróciłem do twojego czasu jeszcze raz, ale 5 minut później. Co? Jak? Mogę stworzyć swoją trzecią kopię w tym czasie. Nie, dziękuję, wystarczą dwie. Jak on to zrobił? Wskoczył w jakąś inną linię czasową? Dobra, dlaczego sam się nie poprawisz?
Wynaleźliśmy go kilku czasu, ale pozwala on przenieść się w przeszłość tylko na 15 minut. Nie mam czasu, aby dotrzeć do siebie i wszystko sobie wyjaśnić. Ale do mnie dotarłeś. Obecnie mieszkam w strzeżonym domu dla młodych geniuszy. Nie dostanę się do środka. Czemu nie spróbujesz pracy? W pracy nadbym na siebie nie spojrzał. Byłem aroganckim palantem. Co miałbym zrobić? Rozmowa z młodym mną nie ma sensu. Musisz uzyskać dostęp do mojego terminala i naprawić kod. Ale ja nie wiem jak. To proste, wszystko ci wytłumaczę. Co jeśli zawiodę? Jeśli mi nie pomożesz, to będę mieć tylko jedno wyjście. Zabić siebie z tego czasu i zniknąć raz na zawsze. Mam dość czasu na oddanie jednego strzału, choć wolałbym tego nie robić. A co z błędem? Nie zostanie przeniesiony do nowej wersji oprogramowania, więc klony nie będą agresywne. Kończy nam się czas, Ewanie. Rozmowa o przyszłości. Zapytała po apokalipsę. Dlaczego klony oszalały? Oprogramowanie instaluje się na stłumionej tożsamości klona. Jeśli nie załata się luki, tożsamości pierwotnego Karla zaczyna przeciekać. A Karl miał dość bycia posłusznym. Zapytał tych, którzy przetrwali. Jak dało ci się przetrwać? Pracowałem w ściśle tajnym umocnionym ośrodku badawczym. Nie korzystaliśmy z klonów. Były na to zbyt głupie. Dlatego przeżyliśmy. Reszta? Nie wiem. Komunikacja urwała się niemal natychmiast, a później klony zaatakowały. Według jednego z antropologów atakują nas, bo nie mają już innych celów. Mamy wieże strażnicze z karabinami maszynowymi, ale z każdym dniem klonów jest coraz więcej. W przyszłości nie ma jakiejś technologii, którą można naprawić ten błąd? Jest, ale zanim dałoby się jej użyć, należałoby najpierw zrobić porządek z klonami, którym już odbiło, a jest ich zbyt wiele. Dlaczego? Klonowanie wydawało się wspaniałym rozwiązaniem większości problemów. Klony zastąpiły każdego, kogo dało się zastąpić, aby zwiększyć wydajność pracy. Zbyt późno poszliśmy po rozum do głowy. Jak zareagował na to wielki wódz? Co zrobiły władze? Nie sądzę, by go o tym poinformowano, a nawet jeśli to po 138 przeszczepach serca i wieku 167 lat był raczej zbyt słaby, by cokolwiek z tego zrozumieć. Czekaj, kurwa, co? Jakim cudem można przejść 138 przeszczepów serca? Nawet nie wiem, czy jeszcze żyje. Od chwili incydentu nie docierały do nas żadne informacje z zewnątrz. Dobra, zanim się zgodzimy, zapytajmy o zaliczkę. Jestem gotowy, by pomóc. Za niewielką opłatą z góry. W porządku, dostaniesz swoją zaliczkę. Wiedziałem, że nie odmówisz. Kurwa, 500 dol... 500 z tych? Dolanów? Kurwa, o to mnie chodzi. Kończy mi się czas, więc trzeba się śpieszyć. Musisz uzyskać dostęp do terminala i wybrać właściwą kombinację. Jak uzyskać dostęp? Dlaczego po prostu nie podasz mi hasła do swojego terminala? Bo hasło ciągle się zmieniało. Zmienia. Biuro przepustek każdego dnia wydaje nowe. Okej. Wybacz, muszę już iść. Kończy mi się czas. Mam nadzieję, że wrócę do innego świata niż ten, który opuściłem. Jeszcze jedno. Prawidłowa odpowiedź w terminalu to B. Nie zapomnij. B? Zrozumiałem. Okej, wyjebane. Wychodzi. Szczerze myślałem, że tak się, wiecie, nagle tak na biało się jego model zaświeci i on tak zniknie, nie? Ale... Poszli jednak w oszczędność. Jeśli chodzi o ten... Jeśli chodzi o... animację w tym przypadku. What? 1000 muszę wydać na dwa... Pojebało was? Dobra, kupię to, no bo muszę, jeśli chcę coś kontynuować, no ale kuźwa. Coś, jeśli chcę kontynuować rozmowy z tamtymi, ale ja pierdolę. No pojebało chyba kogoś, jeśli chodzi o te ceny. Tutaj 3 godziny. Tutaj 6. Tutaj 1. Dobra, to wykorzystajmy 1 tutaj i 1 tutaj. I spróbujemy sprogresować ten wątek tej naukowiec i pogadać przy okazji zarówno z tym... Ja tu mam już tego do Kellera, czyli nie mam po co wychodzić.
zarówno z o... Boże, nie z Ottem, z Horatio, jak i z... jak i ze Stevenem, a propos tych seriali. No, a potem co? Do domciu, spłacić rachunki, no i zająć się tymi. No i zająć się ponownie serialami i książkami. Mówię, dopóki nie będę szedł bardziej w ten, no to nie opłaca się zbyt dużo wydawać. Plus myślę, że teraz akurat po... Wiecie, jak teraz się włamię do tych biurek od nich, to zrobię bardziej w taki sposób, że zobaczę, co takiego się znajduje w danym terminalu, nie? W sensie w danym biurku. Ale finalnie zostawię sobie to, żeby poczekać, aż się ich zwolni, a potem sobie zabiorę po prostu z tego, nie? I zabiorę sobie z rzeczy znalezionych. Te rzeczy. Dobra, pogadajmy o serialu. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Steven ma na 3, a Horatio też na 3. Okej, czyli możemy z jednym i drugim zostać z najlepszymi funflami. Tylko wiadomo, trzeba pewnie dużo pogadać. Nie? Okej. Chuj, straszliwy z tego typa. O dobra, teraz jest widzę przetłumaczone. Bo teraz gadamy w tym południowo-boreańskim. Cześć Mario. O, mówisz w moim języku? Wreszcie dali mi tłumacza. Nie jestem tłumaczem. Wiem, jesteś Evan, twoje imię znam. Kim jesteś? Twoim kolegą z pracy. Jak się masz, Mario? Mogłoby być lepiej, jak to mówią. O, właśnie, poprawiłem teraz. Tak. To ci towarzyszy? To strażnik. Nie pokazuj, że o nim mówimy. Dlaczego? Będzie gorzej później, gdzie mnie trzymają. Jak nikt nie widzi, będzie pytał i bił. Bił i pytał, a później... O! Czy to później to jest to, co myślę, że jest? Gdzie jest twoja rodzina? W moim kraju. Nie rozmawiasz z nimi? Tylko w myśli, nie daje mi telefonu. Jezu, i ta się zgliczowała, no ja... Pozwólcie, że się przesunę, bo chcę rozmawiać z nią jak człowiek. Super, teraz tej się zgliczował, no kurwa macie. Dobra, dalej. Codzienne życie. Moje mieszkanie ze strażnikiem. Potrzebujesz czegoś? Jedzenie mam, nie mam życia. Chcę wrócić do domu albo umrzeć. Nie znalazłam się w ministerstwie. Specjalne siły waszego kraju mnie zabrały. Jestem genetyczką i neurolożką. Dawałam odszedł na międzynarodowej konferencji. Zabrały? Tak. Z pokoju w hotelu w nocy. Dali mi stół, dali papiery, probówki i mikroskop. Dali miejsce do spania i strażnika. Przepraszam. Dlaczego? Za wszystko. To jest... Chyba nie to jest twoja wina, to twój kraj to zrobił. Też jesteś więźniem, tylko bez strażnika. Wszyscy jesteście tu w klatce. Dobra, ja współpracowników. Wiem, komu mogę ufać, panie. Może ty też jesteś szpiegiem i będzie mi tylko gorzej. Nie jestem szpiegiem. Skoro wiedzieć, ale nie mogę dłużej milczeć, no to chcę przynajmniej pomówić w moim języku. Dobra, w sumie no racja. To pytanie współpracowników trochę głupie. No nie ma sensu pytać ją o to, no bo nikt nie zna jej języka, no to ona też niewiele powie o innych ludziach. Mario, szczerze mówiąc, nauczyłem się twojego języka, bo, aby dowiedzieć się, dlaczego nie pracujesz. Ja nie pracuję? Tak, Oliwier Wertiński twierdzi, że zajmujesz się neurologią oraz genetyką i że DNA to uniwersalny język, który nie wymaga tłumaczenia. Oczekuję od ciebie wyników. Uniwersalny język? Gdyby strażnik bił Oliwiera każdy nocy, to też zapomniałby wszystkich języków. O czym ty mówisz? Każdego dnia czekam ze strachem na noc. Nie mogę pisać, nie mogę czytać, nic nie mogę robić. Dlaczego? W nocy przychodzi strażnik, zły, niedobry, nikt nie widzi. Strażnik ci bije? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? A, no tak. Próbowała się poskarżyć, nikt nie rozumie, boję się, nie ma ucieczki. To niedopuszczalne, nie pozwolę na to. Albo zostawicie w spokoju, albo znajdę na niego sposób i pożałuję. Nie, Ewa, nie będzie gorzej, nie zniosę tego. Nie martw się, aby dostać się na to piętro, pokonałem wiele przeszkód. Zwykły strażnik mnie nie powstrzyma. Dobra. To na koniec jeszcze doprowadźmy ten wątek do końca. Dowiedziałem się, dlaczego Maria Curie nie pracuje. Możemy o tym porozmawiać?
Wykrzyknij to. Przekonaj, że potrzebuje tłumacza. Skłamać, że nie chce pracować. O, to jest chyba najszybszy sposób, żeby się jej stąd pozbyć, nie? Ale raczej nie o to chodzi. Mhm, tak, dokładnie to, co myślałem, że chodzi, to o to chodziło. Strażnik, którego jej przydzielono, nocami biją i... Dobra, może nie... Czasami to mówię, ale może może nie będę tego mówił tak na wszelki wypadek. Bo YouTube raz się o to spina, raz nie. Strażnik? Za kogo on się ma? Nie po to ją tu sprowadzono. Mógłbyś coś z tym zrobić? Dobrze, pomówię z nim. Stary, pomówić to chyba trochę za mało. Mam takie wrażenie. Dobra, mam mało kasy i niestety będę musiał popracować, więc dobra. Robimy quick save'a. Zobaczmy, co takiego jest na tym stole z planami. W sensie, czy ma sens sprawdzanie tego teraz? Czy może jednak warto sobie to odpuścić? Chyba se żartujesz. Mam zużyć 5 godzin, żeby mieć tylko jedną biometryczną skrzynkę? Sorry, ale to jest jakiś żart. Nie powiesz mi, że tyle zajmuje ci przerzucanie papierów na tym. Miło. Dobra, będzie lekko z godzinkami, ale... Zobaczmy, czy mogę tutaj coś zrobić. Okej, ją mogę sprawdzić. Zdjęcia. Z konferencji coś chyba. I... pierdoły. Niestety. A, co jest w biurku? Mamy to, tylko właśnie, to się liczy jako kradzież, więc to muszę sobie odpuścić. Dobra, na razie po prostu będę sprawdzał kolejno wszystkie te rzeczy. I teraz właśnie pytanie, czy Horatio ma właśnie, tak jak sądzę, ma ten wyższy level terminalu, ten terminal rakieta? Czy ma jednak terminal barszcz? Nie, on ma i dyskowe, i terminal rakieta, czyli jego na razie, u niego nie zrobi nic. Jeśli o to chodzi. Dobra, czytam sobie save'a. Żeby być może przeoszczędzić na tym, bo wydaje mi się, że chyba powinien on... O właśnie, on idealnie teraz stąd wychodzi. Co? Nie! Jezus, nie! Nie pukaj! Po co pukasz? Otwieraj to po prostu. Póki on tam bierze te leki, czy co tam. Będę mnie też czekać, czy oni mogą mnie złapać w ogóle na tym, że ja tutaj coś ich myszkuję. To jest pytanie. Giła to wizytówka. Coś z kadr, jakiegoś parytetu. Zdjęcia, nie wiadomo skąd. Co jest tutaj? Zamki szyfrowe i kolejna skrzynka. Dobra, okej. Okay. Czyli krótko mówiąc, wypadałoby się najpierw w jakikolwiek sposób pozbyć Stevena. Ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby po prostu... doprowadzić tą jego przyjaźń z nim do końca i zobaczyć, co wtedy z tego wyniknie. Tak więc dobra, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Ja teraz zabieram się za pracę, żeby trochę pieniędzy mieć. A propos tego, że jestem trochę biedny, a rachunki nie są tanie. Jeśli chodzi o tego... Znaczy, wróćcie, rachunki nie są małe, to chciałem powiedzieć. No, wypadałoby jednak mieć jakiś tam... większy niż mniejszy bilans, tak więc... No, mam całe 9 godzin. Dobra, czekaj, 9, bo tam miałem 8. Dobra, pytanie, czy chcę na raz sobie te ogarnąć. Tę książkę. No, to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli chcę książkę ogarnąć na raz, no to... muszę popracować do maksymalnie 6 godzin. A jeśli chcę mieć kasę, no to po prostu jadę ile się da. Ale dobra, nie no, myślę, że im szybciej się nauczę tych nowych zamków i terminali, tym lepiej dla mnie. Więc dobra. Ja lecę popracować, no a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder 2.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!